Sala teatralna Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach była areną zmagań szachistów, którzy w miniony weekend spotkali się na otwartych mistrzostwach Puław. Imprezę rozgrywano w 5 kategoriach wiekowych. Do rywalizacji przystąpiło 44 zawodników z Puław i regionu. Wśród dorosłych szachistów najlepszy okazał się Michał Poświatowski, drugie miejsce zajął Dominik Seredyn, a na najniższym stopniu podium stanął Piotr Zagorzon. Wśród juniorów najlepiej wypadł Filip Węgrzynowicz, drugą lokatę zajął Jan Taracha, a trzecie miejsce przypadło w udziale Janowi Kowalikowi. Kategorię chłopców do lat 10 zdominował Jakub Woźniak, drugie miejsce zajął Stanisław Sitek, a trzecie Marek Niezbecki. W kategorii dziewcząt do lat 10 bezkonkurencyjna okazała się Aleksandra Bratoszewska. Drugą lokatę zajęła Małgorzata Maj, a trzecią Lena Krasińska. W ostatniej kategorii wśród kobiet zwyciężyła Paulina Bronisz, tuż za nią uplasowała się Amelia Woś, a trzecie miejsce zajęła Nadia Krasińska. Sobotnie zawody zorganizowała Katarzyna Hałas wraz z Młodzieżowym Domem Kultury i Puławskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, które ufundowało też puchary dla zwycięzców. Swoim patronatem objęła je Danuta Smaga, starosta puławski, prezydent Puław Paweł Maj i przewodnicząca Rady Miasta Bożena Krygier. Nagrody dla szachistów ufundowała firma Respect System, Biowet, Ośrodek Szkolenia Kierowców Lukas, a także Delikatesy u Grubego.